Chciałem nagrać poważny wywiad z szefem Iron Horse'a, Markiem Ciołkiem, ale... O, dobra, ściszyli się, to teraz mogę. Uszanowanie, szefie! Cześć Łukaszu, witam cię. Mógłbym zadać pytanie z tych błahych, co my tu robimy, ale oczywiście wszyscy wiemy, że jesteśmy na Fit Festiwalu z marką Iron Horse Series. Marcin, chcesz coś dodać? Bo widzę, że lekceważąco. Chciałbym sobie zamówić nowy nóż. Nowy nóż chciałbym sobie zamówić, ale spojrzałem na cenę i kosztuje 699 zł. Lipa. Ale przecież ty jesteś bogaty. Co nie znaczy, że mnie stać na nóż. Jestem bogaty w doświadczenia. Dobrze, nie, zróbmy jeden wywiad na poważnie. Żartowałem, absolutnie. Iron Horse Series to marka, która bezwzględnie w świecie sportów walki kojarzy się już jednoznacznie z MMA. Taki był cel? No taki był cel, myślę, że tak. No dobrze wiesz, Łukaszu, że w jakiś sposób musieliśmy zaistnieć, ponieważ sportowcy MMA byli niedocenieni przez świat suplementacji, natomiast byli dosyć mocno promowani przez Polsat i inne media. No, tak to wyglądało. I tak będzie dalej, myślę. Kilka produktów z waszej linii dedykowanych jest właśnie pod sporty walki. Co skłoniło was, żeby zainwestować w ogóle w ten sport, który, no ustalmy, jeszcze kilka lat temu najlepszej reklamy nie miał, popularność tak, ale lekko kontrowersyjnie. Wielkie firmy bały się w to wejść, Iron Horse nie. Iron Horse był małą firmą, mającą mało pieniędzy, mało ryzykował. Żartuję oczywiście, natomiast co do produktów, które są dedykowane sportom walki, względnie są promowane przez konkretnych sportowców, to nie całkiem jest tak, bo na przykład weźmy high-kicka, którego promuje Michał Materla, ale ten high-kick może być stosowany przez biegacza, przez kolarza, przez każdego człowieka, który uprawia sporty wytrzymałościowe. Może być przez boksera, zapaśnika, nawet przez kogoś, kto w góry, powiedzmy, chodzi. Tu o to chodzi. Ewidentnie na pewno nie powinien być stosowany przez kulturystów, którzy chcą uzyskać pompę. Chociaż znam wielu kulturystów, którzy lubią ćwiczyć na high-kicku bez pompy. Tak to wygląda. Ale na tą pompę też macie odpowiedź w swoich suplementach. Mamy. Jest Łukasz Kazimierczak z nami tutaj, który promuje Iron Pumpa. Konkretnie produkt dedykowany właśnie siłowni. Czym jeszcze zaskoczycie? Myślę, że no, chciałbym powiedzieć kibiców, ale to akurat użytkowników, osoby, które korzystają z waszych suplementów, bo ja przyznam szczerze, oczywiście ja jestem związany z Iron Horse'em, bardzo mi miło i cenię sobie wasze, tak już absolutnie prywatnie, cenię sobie wasze suplementy, ale na przykład spotykam się z ludźmi, którzy kupują Iron Horse'a, mówiąc, że to teraz zabrzmi w ogóle taki, wiesz, product placement mega, że to po pierwsze jest smaczne i po pierwsze suplementy, które działają. I jak długo trwa ten proces dochodzenia do tego, że produkt już wychodzi i to jest produkt, który jest dobry? Bo wiem, że kombinujecie, testujecie. No wiesz co, to zależy od produktu, bo załóżmy high-kick powstał dosyć długo i między innymi Michał też brał udział w jego powstawaniu. Showtime, jak wiesz, Marcin tutaj jest testerem Showtime'a, jest już trzecia wersja. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, no każdy produkt ma inny czas powstawania, a czym zaskoczymy, no to zaskoczymy nowym produktem i twoją osobą, która będzie to promowała. Właśnie ja z tego miejsca chciałem powiedzieć, Michał, high-kick, mocna petarda. Marcin, Showtime, również mocna petarda, a ja z racji bycia emerytem sportowym, już tylko witaminy. Nie wiem, co mam powiedzieć. No. Slow motion. Może niech się koledzy wypowiedzą teraz. Slow motion. Łukasz, slow motion. No popatrz na siebie, dziodem już jesteś. Już się na niczego nie nadajesz. Kupujesz, ktoś tak powiedział. Nieprawda. Kupujesz już przestarzały sprzęt. Cofa się w rozwoju. Chciałem tylko nadmienić, że dzisiaj rano Marcin przyszedł do pokoju, zobaczył... Łukasz, ale dla ciebie powstają najnowsze witaminy przez firmę Iron Horse do iniekcji przecież, nie? Witaminy do iniekcji. Ja się boję troszeczkę igieł, więc jeżeli jest możliwość, jest możliwość w czopkach, to ja bym w czopkach wolał. Właśnie chciałem to powiedzieć, że Marek opracowuje dla ciebie specjalną technikę, nie? Tylko że na razie są zbyt duże. Nie, dobra, ale wiesz co, bo słuchajcie, bo produkt oficjalnie premiery ma dzisiaj, tak? Wiesz co, no nie bardzo, ale nie mówisz o Showtime, o czym teraz mówisz? Nie, mówię o witaminach w czopkach. Nie. Dobra, Michał, chciałeś coś jeszcze dodać. Rozumiem, że wieczorem stestujemy, czy wchodzą. Tak, przed głównymi zawodami, przed godziną 18, Łukasz jednak będzie spróbował go połknąć. Bądźcie z nami, zobaczcie to wszystko na kanale Iron Horse Series.
Thank you.